Cześć, witajcie w podcaście W tym piosenka, podcaście o filmowych musicalach. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk i znacie mnie z bloga Zwierz Popkulturalny, po drugiej stronie siedzi Patrycja Mucha z bloga Filmowe Odloty. I dzisiaj mamy dla Was odcinek kultowy, transgresywny, wspaniały. Będziemy się przenosić do Transylwanii, ale także do Berlina Wschodniego, bo to są takie graniczne przestrzenie. I będziemy się zastanawiać nad strasznym słowem gender, bo bez niego nie da się nagrać tego odcinka, po prostu się nie da. Mamy dla Was dwa filmy. Jeden to prawdopodobnie już część z Was wie, już tupie nóżkami, już przebiera nóżkami, czyli będziemy mówiły o Rocky Horror Picture Show, ale zanim do tego dojdziemy, chciałybyśmy powiedzieć o musicalu, który tak naprawdę trafił do naszego podcastu, dlatego że ja się wykazałam jakąś piramidalną niewiedzą, ponieważ ktoś nas zapytał, czy będziemy omawiać musical Hedwig and the Angry Inch. Ja powiedziałam, no tak, bardzo chętnie, tylko że nikt tego nie zekranizował. A co się okazuje, że zekranizował. I że od 2001 roku mamy ekranizację Hedwig and the Angry Inch i do tego wszystkiego ta ekranizacja po polsku ma tytuł Cal do szczęścia. Ja chciałabym poznać osobę, która tłumaczyła w ten sposób ten tytuł i dlaczego akurat tak. Jest problem z tym tytułem też taki, że jak chcesz go wyszukać i obejrzeć ten film w Polsce, to wyskakuje ci całe szczęście z Romą Gąsiorowską i Piotrem Adamczykiem. Już jakby trochę zwątpiłam, mówię, ma nie można go po polsku obejrzeć. Natomiast to jest w ogóle duża skaza jakby na tym tytule polega na tym, że to sugeruje niejako, że pewna część jakby tej osobowości głównej bohaterki leży wyłącznie w jej ciele, co nie jest prawdą. I rzeczywiście Hedwig and the Angry Inch, które jest połączeniem imienia bohaterki, pewnej jej historii życiowej, ale też po prostu zespołu, z którym podróżuje, jest po prostu dużo bardziej adekwatne i też jest dużo bardziej zadziorne niż jakiś melodramatyczny cel do szczęścia, cokolwiek miałby znaczyć. Sam film, wydaje mi się, że w Polsce nie był jakby tak przyjęty bardzo szeroko. Zresztą sam musical, wydaje mi się, przeżył taki renesans, przynajmniej wśród polskich fanów musicalu. W 2016 roku, kiedy pojawiło się go wznowienie na Broadwayu i w głównej roli wystąpił Neil Patrick Harris, który jest szeroko kojarzony chociażby z serialu Jak poznałem waszą matkę, i wydaje mi się, że wtedy ludzie się zorientowali, że taki musical istnieje i być może zaczęli szukać też filmu i trafili na komedię z Romą Gąsiorowską. Ale w każdym razie to jest droga, którą ten musical trafił do naszego podcastu. I tak w największym skrócie, ja jestem odpowiedzialna w tym podcaście, jak wiecie, za streszczenia fabuły. Patrycja jest odpowiedzialna za wszystkie fakty, więc ja teraz będę streszczać fabułę najszybciej. Otóż jest to historia, która toczy się na dwóch planach, bo z jednej strony mamy właśnie zespół Hedwig and the Angry Inch, który podróżuje po Stanach Zjednoczonych i występuje w takich strasznych spelunkach, ale także w jakichś barach, gdzie ludzie po prostu przyszli zjeść kolację i nie chcą słuchać punk rockowego zespołu. I dlaczego ten zespół tak podróżuje po Stanach? Otóż on podróżuje śladami nowego, po prostu największego rockmana, którego piosenki podbijają listy przedbojów i serca fanek. I po kolei dowiadujemy się, dlaczego w ogóle znalazła się Hedwiga i ze swoim zespołem w tej sytuacji, jaka jest jej historia, właściwie historia tej osoby. I dowiadujemy się, że to zaczęło się wszystko w Berlinie Wschodnim, gdzie młody chłopak bardzo pragnął się wydostać z tego, wydawałoby się, takiej pułapki, prawda, komunistycznej enklawy, i w związku z tym chciał wziąć ślub z amerykańskim oficerem. No ale żeby można było wziąć ślub i wyjechać z Berlina Wschodniego, to potrzebna była operacja korekty płci. Tutaj to trudno właściwie na odpowiednie określenie, bo tutaj nie wiemy, do jakiego stopnia to była operacja po to, żeby dostosować swoją mentalność do swojego ciała, a do jakiego stopnia była to operacja po prostu, żeby móc przejechać przez granicę. W każdym razie operacja się nie udała, zostawiając głównego bohatera czy główną bohaterkę z genitaliami, które właśnie są tym Angry Inch, czyli jest to w jednej z piosenek dosyć dokładnie opisane, jak ta operacja się nie udała. No a nowe życie w Stanach, które miało wynagrodzić to poświęcenie, tą operację, okazało się no jednak nie tak wspaniałe, jak się początkowo zapowiadało, ponieważ oficer, z którym wzięła ślub, szybko się ulotnił z jakimś młodzieńcem. Berlin Wschodni i Zachodni się połączyły i upadł mur, więc się okazało, że to całe poświęcenie było trochę na nic. No, ale szukając zarobku, Hedwig zostaje opiekunką do dziecka pewnego generała. No i tam jest także nastoletni syn generała i pomiędzy nimi dwojgu rodzi się uczucie i wydaje się, że są sobie pisani. No, ale w ostatecznym rozrachunku, kiedy ma dojść do konsumowania tego związku fizycznego, ta nienormatywność bohaterów staje się problemem i wszystkie piosenki, które razem napisali, czy właściwie napisała sama Hedwig na podstawie swoich doświadczeń, ten chłopak, później piosenkarz i gwiazdor, przejmuje. To jeżdżenie po całym kraju jego śladem jest jakąś taką beznadziejną próbą doproszenia się o sprawiedliwość. I tam jest jeszcze dużo innych pobocznych wątków. Całość jest utrzymana w takim bardzo ciekawym nastroju, ponieważ mamy tu zarówno trochę właśnie takiego punk rocka, trochę śmiania się z pewnych
schematów, ale na przykład mamy dosyć dużo nawiązań do uczty Platona i do wizji miłości, narodzin miłości i tych rozdzielonych dusz. Całość jest absolutnie cudowna i to jest tyle, jeśli chodzi o takie najbardziej proste streszczenie fabuły. Przy czym to jest jeden z tych musicali, gdzie jak się streszcza fabułę, to się ma takie, to nie brzmi bardzo ciekawie, a potem to oglądasz i nie możesz przestać. To prawda i zresztą ta fabuła no trochę się różni od fabuły scenicznej, właśnie dlatego, że na scenie to był jeden gig, tak zwany. To był jeden jakby koncert, który Hedwiga ze swoim bandem dawała i podczas tego konkretnego jednego koncertu pojawiała się ta historia, natomiast nie byłoby to angażujące dla widza filmowego, bo widz filmowy nie jest przyzwyczajony w dużej mierze do tego, żeby oglądać akcję w czasie rzeczywistym. To się rzadko zdarza. Na przykład Polański to robi, tak? W Wenus Futrze czy w Rzezi, ale to nie są popularne zabiegi, bo one są bardzo właśnie sceniczne, są teatralne. I tutaj trzeba było zaadaptować ten sceniczny musical, który od 98 roku na Off-Broadwayu się plasował, też z Johnem Cameronem Mitchellem w roli głównej. John Cameron Mitchell jest reżyserem tego filmu i jednocześnie odtwórcą głównej roli. I to w ogóle jaki ma, jak zwykle w sumie, jak my mówimy o tych musicalach, to one bardzo często mają ciekawą historię. Rzadko jest tak, że po prostu ktoś robi musical, no po prostu skrzykuje się i jest fajny film albo zły film, ale no nie wiem, nie ma żadnych ciekawych historii. Tutaj ja obejrzałam bardzo fajne dodatki, które są dołączone na Criterion Collection, które wyszło chyba rok temu, swoją drogą, i to jest pierwsze wydanie Blu-raya tego filmu, zdecydowanie warte Blu-raya. I tutaj pojawia się cała historia związana z tym, jak w ogóle się Hedwiga pojawiła jako postać od 94 roku, gdzie reżyser właśnie odgrywał tę postać w różnych takich spelunach rockowych, właśnie robiąc pewien performance, który miał charakter teatralny, ale żeby zachować ten rockowy sznyt, to chciał grać właśnie w spelunach rockowych, a nie na deskach, żeby mu jakoś tam nie stłamsili tego rocka, czy tego punka. Był też to taki moment odrodzin, że tak powiem, renesansu pewnego typu takiej właśnie punkowej muzyki, która była niezgodą na świat, no bo wtedy też Nirvana się pojawiła. Wtedy też rzeczywiście ten grunge zyskiwał dużo na popularności. To też był taki moment, kiedy w Stanach pojawiały się filmy typu Kids, czyli dzieciaki, i inne filmy podejmujące no takie trudne tematy związane z właśnie rodzącą się kulturą LGBT, taką już na szerszą skalę. To się oczywiście też wiązało z ujawnieniem tożsamości czy orientacji seksualnej wielu artystów w związku z epidemią AIDS. Więc jakby to wszystko jest troszkę połączone i sam John Cameron Mitchell sam poprzez tą Hedwigę chciał poradzić sobie z, jak on to mówił w wywiadach, kobiecą stroną swojej osobowości. Chciał ją sprytnie wpleść i w Hedwidze odnalazł ten sposób ekspresji, który mu na to pozwolił. Bardzo ważną osobą też w powstaniu tego filmu jest Stephen Trask. I to jest autor muzyki i słów do piosenek w tym filmie, które są moim zdaniem wyjątkowo piękne. To znaczy one są współczesne, słowa się nie rymują, ale są bardzo takie proste w zasadzie, tam nie ma jakichś skomplikowanych fraz, natomiast dotykają do żywego, tak duszyczki dotykają, zwłaszcza chyba Origin of Love, ale też Wicked Little Town, te dwa numery zwłaszcza. To też warto powiedzieć, że no to jest właśnie taki przykład filmu, który jest czymś pomiędzy kinem muzycznym a musicalem, bo jak zaczniecie oglądać ten film, to on się zaczyna jak film muzyczny, ponieważ Hedwiga występuje w swoim zespole właśnie w jakiejś tam spelunie i wiemy też, że to jest film o artystce i o jej zespole, który podróżuje razem z nią, o czym Kasia powiedziała, ale od pewnego momentu zaczynają wchodzić te stricte musicalowe numery, takie, w których odchodzimy do pewnego innego świata. To też jest ciekawe, że to się wiąże z wzrastającą samotnością bohaterki i takim odtrąceniem, którego ona doświadcza od różnych osób. Więc im bardziej ona jest samotna i smutna, tym bardziej się pojawia ten utopijny świat musicalowy. I to też jest bardzo ciekawe. Ja tutaj chciałabym zaznaczyć, bo wydaje mi się, że w tym momencie należy zaznaczyć, że my stosujemy tutaj zaimki żeńskie, natomiast sama postać jest trudna do osadzenia w takim prostym, binarnym pojęciu płci czy tożsamości. I sam zresztą reżyser mówił, że ta postać jest, że to się nazywa genderqueer. I to jest moim zdaniem jedna z największych sił całej tej opowieści, ponieważ ona zmusza widza, i to właściwie nie zmusza, tylko po prostu go wprowadza w taki świat, w którym te takie proste podziały i proste wybory i taki nasz świat podzielony właśnie na dwa jest kompletnie nieprzystający do doświadczenia Hedwigi, jest zupełnie też
wręcz nieprzystające do tego, co my zaczynamy czuć do tej postaci, jak zaczynamy ją rozumieć, jak zaczynamy rozumieć jej problemy, jej wybory. I pod tym względem to też jest taki film, który daje reprezentację bardzo niedoreprezentowanej grupie w kinie, bo też nie ukrywajmy, że mamy dosyć dużo postaci gejów, mamy mniej trochę postaci lesbijek, postaci trans mamy w ogóle, to jest taka grupa dosyć niedoreprezentowana, ale właśnie tych takich genderqueer, tych ludzi, którzy żyją w dużo szerszym spektrum, zasadniczo rzecz biorąc prawie nie mamy i tutaj właśnie też ten element już w ogóle wynikający z fabuły tego, prawda, że tutaj nie ma tego fizycznego dostosowania się do żadnej z płci, sprawia, że możemy tą postać rozpatrywać na zupełnie innym polu i pod tym względem ona jest absolutnie fantastyczna, a jednocześnie zgadzam się z tobą, że bardzo dużo elementów w fabule oddaje także przeżycie samego reżysera, chociażby on także wychował się w religii katolickiej, w rodzinie wojskowych, w związku z tym tutaj te elementy pojawiają się w fabule, jakby takiego szukania siebie i opisywania swojej tożsamości w jakiejś kontrze do tego, z czego się wyszło, ale całość jest moim zdaniem bardzo ciekawa, przynajmniej do mnie dlatego to trafiło, już pomijając, że te piosenki są absolutnie przepiękne, to właśnie, że w pewnym momencie film osiąga moim zdaniem największy sukces, znaczy widzimy postać, osobę, która jest samotna, która czegoś szuka, która pragnie miłości, pragnie zrozumienia, miejsca dla siebie i to, gdzie na spektrum płci czy orientacji ją osadzimy, nie ma żadnego znaczenia. Wchodzimy na ten poziom dużo bardziej uniwersalny, tego takiego pragnienia, żeby znaleźć sobie miejsce. Zaskakujące jest to, jak ta dosyć ostra, punkowa muzyka, która bardzo często wyraża bardzo mocne emocje, zgrywa się absolutnie przepięknie z takim bardzo delikatną opowieścią o tak naprawdę o tym, że wszyscy chcemy mieć jakieś miejsce w świecie i chcemy być kochani. Tutaj jest bardzo ciekawy ten wątek tego, jak Hedwiga wygląda i to po raz kolejny dekonstruuje jakieś kategorie, o których my wiemy, których my używamy na co dzień, nawet chcąc być inkluzywni, bo Hedwiga ubiera się w ten sposób nie dlatego, że czuje się bardziej kobietą niż mężczyzną, nic z tych rzeczy. Hedwiga ubiera się w ten sposób, ponieważ taką ma ekspresję, takiej się podoba, ale też, co tu z kolei jeden z twórców filmów podkreślił, te peruki, które są takie spektakularne, to jest jej mechanizm obronny. Jakby ona narasta całym swoim jakby scenicznym wizerunkiem, żeby odsunąć od siebie problemy tożsamościowe. I to nie są problemy związane z jej płciowością, albo z tym, gdzie ona się znajduje, tylko właśnie zupełnie inaczej. Gdzie ona się znajduje po prostu jako człowiek, kim ona chce być, czy ona kogoś potrzebuje, czy nie potrzebuje, bo tutaj największym problemem jej emocjonalnym jest to, że ona szuka miłości i bardzo drastycznie z każdym kolejnym podejściem jest właściwie odrzucana, co sprawia, że też w pewnym momencie sama odrzuca kogoś, kto ją bardzo kocha. To, o czym mówiliśmy trochę w kontekście High School Musical, czy tych takich tematów, które się podejmuje jako takich próbujących włączać nienormatywność, a jednocześnie robiących to bardzo płytko, tutaj tego nie ma. Tutaj mamy po prostu postać, która jest niebinarna i nie jest tak, że to się łączy z pewnymi stereotypami dotyczącego tego, jak niebinarna osoba powinna wyglądać, zachowywać się. Moim zdaniem to jest coś wspaniałego, ja ten film obejrzałam w ogóle na studiach, dawno, dawno temu, odświeżyłam go sobie teraz i nic nie stracił w ogóle ze swojego piękna i też ze swojej bardzo unikalnego production design. To jest coś, co jest absolutnie wybitne. Dla mnie jest niesamowite, jak oglądałam ten film, to, że bardzo często tego typu narracje, to są właściwie dwie narracje o wykluczeniu, bo tutaj musimy pamiętać, że na narrację właśnie związaną z tożsamością nakłada się także narracja imigrancka. Mamy osobę, która nie wywodzi się z tej kultury, wywodzi się z kraju komunistycznego, wrzuconą do Ameryki, co wydaje mi się jest bardzo ciekawe, bo to jest pewna narracja, która prawie nie istnieje, a jest ważna, bo to zestawienie tych dwóch światów, dwóch wspomnień jest bardzo istotne, ale to nie jest film, który bierze tą postać i mówi, a teraz nauczę was tolerancji. To nie jest jedna z tych takich dobrych narracji, gdzie osoba spoza tego świata przychodzi i mówi, a teraz oświetlę ten świat, ażebyście wszyscy zrozumieli, że jesteśmy ludźmi i pragniemy kochać. Nie, to jest z wewnątrz. Ten film w żadnym miejscu tego nie problematyzuje w taki sposób, że mówi, a teraz zestawimy Hedwigę z homofobią i z transfobią. Nie, ludzie reagują na nią różnie, ale bardziej różnie jako na artystkę, która robi niesamowite rzeczy, niż różnie dlatego, że nie są w stanie określić jej na tym spektrum. Nie ma żadnego momentu takiego wyśmiania, takiego okrutnego czy banalnego pokazywanych uprzedzeń, które bardzo często zdarzają się w takich filmach i przez to ten film osiąga dużo więcej, bo nie robi takiego X jest złe, Y jest dobre, wszyscy mamy serduszka, tylko pokazuje nam postać, pozwala jej żyć, pozwala podbić nasze serca i pozwala nam się w niej zobaczyć i to robi
genialną robotę, bo nie jest takie nudnie edukacyjne. I takich reprezentacji, mam wrażenie, wcale nie ma tak dużo. Takich właśnie wychodzących z takiego, nie będę was niczego uczyć, tylko po prostu wejdźcie w ten świat, a jak już nie będziecie, to on będzie normalny. Momenty są dwa, kiedy jest jakieś niezrozumienie społeczne wobec płciowości tej postaci. Jeden z nich to jest, kiedy Hedwiga śpiewa właśnie swoją historię operacji, korekty płci, tylko tak jak mówisz, to nie do końca jest korekta, bo ona nie wykonała jej z własnej woli do końca. Natomiast śpiewa piosenkę The Angry Inch i w pewnym momencie jakiś taki człowiek właśnie w tej spelunie krzycze pedał i zaczyna się taka bójka. Przy czym ma się wrażenie, że właśnie nie, że cała sala zamiera, tylko jest taka najbardziej pospolita z pospolitych, po prostu gównoburz, po prostu ludzie się przerzucają, biją i tak dalej i Hedwiga nad nimi leci. To jest tak cudowne. Ale to jest też cudowne, dlatego że to jest bójka, gdzie obie strony są równie podkurwione i równie agresywne. To nie jest tak, że ci źli ludzie biją naszych, którzy nie mogą nic zrobić. Nie, tam też agentka się bije, wszyscy się tam biją. I to jest taka... Jest jakaś równość w tej bójce. Znowu, jakby z dala od takiego dydaktycznej rewizji, że to oni biją nas, tylko nie, my się z nimi bijemy. To jest trochę inna scena. Zupełnie, zupełnie inna, to jest po prostu taki pretekst do tego, żeby się trochę ponawalać. I zresztą jak tak powiedziałaś o tym, że to jest też historia imigrantki, to bardzo ważne jest w ogóle to otwarcie filmu, gdzie Hedwiga śpiewa piosenkę Tear Me Down. Właśnie zaczyna od takiego bardzo ostrego twierdzenia, że nie uda wam się mnie pogrążyć i występuje w takim kombinezonie patchworkowo-jeansowym. I tutaj z kolei kostiumografka się wypowiadała, że po pierwsze Hedwiga zaczyna śpiewać właśnie o tym, że jest ze wschodniego Berlina i o tym, jak jej się tam żyło, jaka była sytuacja w czasach, kiedy się urodziła. Ten jeans to jest coś, to przecież my też dobrze znamy z Polski. To jest ten symbol Zachodu. Tak samo jak te piosenki, których jako dziecko Hedwiga, jako Hansel jeszcze wtedy słuchała. Coś, co było pewnym właśnie wyobrażeniem zachodniości, a patchwork to jest coś, co jest przeciwne, bo to jest robienie czegoś z jakby szczątków. I ta Hedwiga nosi właśnie ten patchworkowy kombinezon jeansowy. Ma jeszcze taką amerykańską pelerynę, która jest różnymi tam wolnościowymi z hasłami popisana. To jest bardzo taki właśnie otwierający, buntowniczy numer. I to też nie jest tak, że wszystkie numery w tym filmie są punkowe albo rockowe, bo dużo jest takich bardzo pięknych ballad. Jedna piosenka jest stricte musicalowa, czyli właśnie Wig in the Box, kiedy Hedwiga zostaje zostawiona przed swojego męża, tego Amerykanina, i ona stwierdziła właśnie w tym momencie, że ona zacznie być artystką sceniczną. Wyjmuje właśnie z pudełka swoją perukę, którą dostała na pierwszą rocznicę ślubu i nagle pojawia się cały band wokół niej i to jest ta pierwsza taka pełni musicalowa scena, gdzie otwiera się jej przyczepa, w której mieszkała. Ściana robi za scenę, a sama bohaterka ubrana jest również w kostium, który jest peruką. Jakkolwiek to dziwnie może nie zabrzmieć, to zobaczcie sobie, że rzeczywiście to jest takie, no takie wdzianko zrobione z włosów, bardzo długich blond włosów. No piosenka jest właśnie o peruce i o tym, jak ona, ta peruka, dała jej przez pewien czas w jej życiu wolność przede wszystkim twórczą. Ten motyw zakładania peruki jako stawania się sobą, jako przyjmowania czy to jakiejś persony, czy to w końcu bycia tą osobą, którą się chce, pojawia się także w drugim planie, ponieważ jest tam postać Itzraka, drugiego męża Hedwigi. Jest to postać grana przez kobietę, ale jest to mężczyzna. I tam jest takie kilka razy, taka scena, zwłaszcza na początku, takiego nakładania niczym korony tej peruki, jako takiego pragnienia, że jeśli już założę tą perukę i ona będzie na mnie, to już będę tą osobą, którą chcę być. Ten film właśnie jest dlatego taki dobry, że tam się różne rzeczy pojawiają czasem w tle, czasem na chwilę, czasem w jakimś symbolu i potem to się wszystko tak ładnie składa i widz też odczuwa olbrzymią satysfakcję, że na każdym poziomie, od muzycznego po właśnie tak jak mówisz, kostiumy czy te production values, to wszystko się razem pięknie składa i opowiada historię, która no jest poruszająca. Ta peruka ma dużo więcej znaczeń w tym filmie. Były aż 43 peruki zrobione na potrzeby tego filmu. Jest zresztą scena, w której siedzi Hedwiga i jej mąż w sypialni. Więcej jest peruk w kadrze niż sypialni. Łóżko jest bardzo małe i przytłoczone blond włosami Hedwigi. Ważny jest element, który jest, że tak powiem, zatarty w stosunku do wersji scenicznej, że właśnie Izak, czyli mąż Hedwigi, bardzo chce w podobny sposób się kreować, ale Hedwiga mu zabrania. To w filmie jest pokazane, że bardzo chce Izak wziąć udział w musicalu Rent. I to jest jego wielkie marzenie. Cały czas nosi koszulkę z logo tego musicalu i Hedwiga mu po prostu zabrania i grozi. Właśnie to jest ta postać, na której odbija się całe doświadczenie, przykre doświadczenie Hedwigi. I rzeczywiście
finale tego filmu Hedwiga w pewien sposób rytualnie przekazuje tę perukę, że ona już spełniła dla niej funkcję, że ona już jej nie może pomóc, natomiast zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim marzeniem było właśnie występowanie w takiej stylizacji Izaka i Izak w pewnym momencie staje się Hedwigą, tak byśmy mogli powiedzieć, tą sceniczną Hedwigą. Ja zresztą cały czas się zastanawiam nad obecnością ręc w tle tego musicalu, bo mam też takie poczucie, że to jest taki trochę przytyk. Na zasadzie Rent jest takim serialem o mniejszościach seksualnych dla ludzi, którzy nigdy na oczy nie widzieli geja, za przeproszeniem. Takim, wiesz, wystylizowanym, takim trochę wydestylowanym, włożonym jeszcze w całą tą narrację rodem z Pucciniego i Cyganerii. A tutaj dostajemy coś bardziej prawdziwego, też muzycznie mniej przyjemnego. To znaczy, to się świetnie słucha, tylko no nie jest to taki typowy musicalowy numer. Więc ja mam wrażenie, że można byłoby w innej rzeczywistości naszego podcastu zestawić ze sobą te dwa musicale jako dwie trochę przeciwległe wagi opowiadania o mniejszościach. Rent był dużo bardziej popularny zarówno jako musical sceniczny, dlatego że po prostu był bardziej uładzony, mimo jego melodramatycznej puenty. Jako filmowy musical nie jest bardzo wielkim sukcesem, ale ma swoją dużo szerszą, moim zdaniem, fanbazę niż Hedwig and the Angry Inch. Druga sprawa jest taka, że bardzo, że tak powiem, niefortunnie przypadła premiera filmu, bo przypadła na 12 września 2001 roku. O mój Boże. Tak, dokładnie. I niestety to się położyło na box office i rzeczywiście Cameron dalej robi filmy. To jest fantastyczne. Jego ostatni film, Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach, jest absolutnie fantastyczny. Nie jest to musical, ale muzyka odgrywa bardzo ważną rolę, zresztą też punkowa muzyka. Natomiast oprócz tego, że właśnie jest to no quirky musical, to znaczy, że nie daje łatwych odpowiedzi, to jest może brzydko powiedziane, bo to jest taki frazes, ale na pewno nie daje nam się rozgościć w tym świecie, w tym sensie, że nie wszystko w nim rozumiemy, nie wszystkie kategorie, nie wszystkich bohaterów. No i ten box office był dosyć niski, jeśli chodzi o tą amerykańską premierę. Też dlatego, że kina, żeby jakoś tą sytuację nie rozluźnić, no bo to by było bardzo trudne, ale żeby zachęcić do tego, żeby ludzie odchodzili od tej rzeczywistości do kina, oferowały darmowe wejścia. Mimo, że bardzo dużo osób ten film widziało, to Mitchell nie zarobił właściwie z tego filmu, nie widział ani dolara. Śmieje się, bo pokazuje w takim jednym z dodatków na tym wydaniu kryterionowskim, pokazuje takie specjalne, taki merchandising, byśmy powiedzieli, czy promocje, gdzie jest 3-dolarowy banknot z wizerunkiem Hedwigi i mówi, to są jedyne pieniądze, jakie mam z tego filmu. Zresztą mówił o tym, że świetną robotę zrobiło osoby od promocji i szkoda, że tak ten film jakby stracił. Natomiast no, wciąż wygrał w Sundance nagrodę. Ma kultowy odbiór, oczywiście, czego dowodem jest na przykład serial Sex Education, gdzie główni bohaterowie, czyli Eric i Otis, wybierają się w pewnym momencie na specjalny pokaz filmu Hedwig and the Angry Inch i są przebrani za postaci z tego filmu. Więc rzeczywiście ma swoją fanbazę, chociaż no, to nie jest łatwy film do... tak łatwy jak Rocky Horror Picture Show do fanbazowania. Bo to jest film poważny, melancholijny, trochę bardziej wymagający, po prostu. Ja w ogóle mam wrażenie, że największy problem z tym filmem jest taki, że gdyby pojawił się teraz, to by był wielkim przebojem, mam takie poczucie, i trafiłby do wielu osób, ponieważ ten film to jest taki bardzo ciekawy przykład, jak czasem kinematografia potrafi antycypować pewne rzeczy i potrafi odpowiadać na potrzeby, które mamy dużo później. Bo ten film doskonale odpowiada moim zdaniem na współczesne potrzeby, kiedy coraz więcej osób orientuje się, że kwestia tożsamości, kwestia orientacji to jest coś dużo bardziej skomplikowanego niż A albo B. Kiedy coraz więcej osób szuka swoich narracji. I to jest właśnie dokładnie film, który im to daje. Dla mnie to jest bardzo ważne, że to jest film ze społeczności dla społeczności tak naprawdę. Z ludzi, którzy rozumieją, do ludzi, którzy rozumieją, a nie jest to film edukacyjny dla szerokiej publiczności, żebyście się czegoś dowiedzieli. Stąd czasem ta bariera niezrozumienia podejrzewam u wielu ludzi. Ale podejrzewam, że gdyby dzisiaj ten film wszedł, albo gdyby go jeszcze raz pokazano w kinach, to mógłby naprawdę zawojować serca. Bo ja miałam takie poczucie, że to jest dokładnie film na ostatnie 3 lata, kiedy coraz więcej, coraz częściej się o tym mówi. Do tego wszystkiego jest to film, który przez to, że jest tak naprawdę cały bardzo umowny, no właśnie to, co mówisz, że oni się niby poruszają po tej Ameryce, ale tak naprawdę to jest tylko taki zabieg filmowy, że to równie dobrze mogłoby być właśnie ten jeden gig, jeden wieczór, to on nie jest jakoś tak bardzo mocno zakorzeniony w realiach czasów jakichkolwiek. To jest taki właśnie, to mu zostało z Tatru, on się dzieje wszędzie i nigdzie. W związku z tym on się kompletnie nie zestarzał. To znaczy, mam takie poczucie, że tam nie ma żadnego elementu, że człowiek patrzy i myśli sobie, nie no kurczę, to jednak jest, widać, że to jest 2001. Wręcz przeciwnie, człowiek na to patrzy i sobie myśli, jakim cudem to nie jest 2018 czy 19. I to też jest cudowne, jakby mówiąc o musicalach. Bardzo często musicale kojarzą się z takim
niesamowicie skonwencjonalizowanym kinem, narracją, taką, która nie jest w stanie przełamywać barier, a tymczasem bum, trach, co pewien czas wchodzi musical, który mówi, ej, ale w sumie jak już jesteśmy w świecie musicalu, jak już jesteśmy w świecie, gdzie i tak ten element zawieszenia niewiary i ten element takiej opowieści w opowieści jest właściwie obecny od zawsze, to opowiedzmy o czymś transgresyjnym. Wyjdźmy z tego świata. Skoro już i tak oglądacie musical, to możecie usłyszeć o wszystkim. To jest niesamowite, bo to się co pewien czas zdarza i pokazuje niesamowitą moc, jaka drzemie w tym gatunku, który potrafi w ogóle wybiec do przodu o cztery długości i wszyscy muszą potem nadrobić za tym, co zrobiły musicale. To jest mój mały zachwyt i mały rant połączony. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, zanim przejdziemy do następnego musicalu, bardziej kultowego i lepiej znanego, to jest także musical, o którym warto wspomnieć ze względu na piosenki, które są wspaniałe. The Origin of Love. Liryczna piosenka, która zawiera także wizję tego, skąd się wzięła miłość i dwie płcie i w ogóle płcie, zaczerpnięte z Platona, jest tak absolutnie piękną piosenką, że to się kończy oglądać, a potem się tak myśli, no to jeszcze przesłucham 40 razy. I jest naprawdę do tego wszystkiego bardzo cudownie ilustrowana, ponieważ ilustrowana animacją, co też jest jakimś takim przekroczeniem jakiejś bariery między rzeczywistością a wyobraźnią. Ja się zakochałam w tej piosence. Ja ją też bardzo lubię, ja też mam ją uwzględnioną na swojej własnej indywidualnej liście musicalowych numerów, które sobie odsłuchuję do sprzątania i tańczenia, jak mam trochę wolnego czasu. Ja z kolei jestem właśnie wielką fanką numeru, o którym już mówiłam, czyli Week in the Box, takiego właśnie z prawdziwego zdarzenia numeru musicalowego, ale bardzo lubię też numer Sugar Daddy. To jest ten moment, w którym opowiada o tym, jak została właśnie w pewnym sensie uwiedziona jeszcze jako Hansel przez porucznika Luthera za pośrednictwem wyjątkowego słodycza, jakim są gumowe misie i inne słodycze zachodnie, które też przecież były pewnym takim jakby imaginarium, co to się na tym zachodzie nie dzieje. Zresztą do tej pory mamy takie, wiecie, niemiecka chemia, niemieckie słodycze lepsze, w sensie zachodnio-niemieckie. Oczywiście domyślnie. Bardzo lubię ten numer, bo potem się przenosimy do właśnie takiego dineru, coś byśmy takiego powiedzieli. Hedwiga jest ubrana w bardzo wyjątkowy taki outfit, bym powiedziała, srebrno-czarny z krawatem, w trampkach i tam wśród takich starszych gości, którzy chyba nie rozumieją, co się wokół dzieje, ale też nie protestują specjalnie. Tańczy właśnie, jakoby byli oni jej sugar daddy i z nimi flirtuje. W ogóle uważam, że to jak ta publiczność reaguje na Hedwiga jest też jest to pewien ciekawy motyw, to jest taka rzecz właściwie nawet czwartoplanowa, bym powiedziała, a jednocześnie jest symptomatyczna, że właśnie nie ma takiego super znudzenia. Czasem są twarze takie zdezorientowane, ale nie ma, nie wiem, nagłego wstawania ze stolików i wychodzenia z knajpy. Ci ludzie siedzą i po prostu tacy są trochę zdziwieni, a trochę zafascynowani. I to się dzieje też w tym numerze Sugar Daddy, absolutnie wspaniały. Zresztą to był chyba taki numer, jak wróciła Hedwiga na Broadway, to był ten numer, który najczęściej pojawiał się w różnego rodzaju programach jako promocyjny, bo on zostaje w uszach bardzo i teraz też jak się słyszy Sugar Daddy, to potem zaczyna ci tak lecieć w głowie. I zgadzam się z tobą, reakcje ludzi w tych knajpach. Pomiędzy rozbawieniem, zaskoczeniem, takim co tu się w ogóle wyprawia, a proszę nie wchodzić do mojego obiadu, są cudowne, ponieważ one zestawiają to szaleństwo tego zespołu i w ogóle tego nienormatywnego świata Hedwigi z tym światem, w którym zwrócenie komuś uwagi jest przekroczeniem jakiejś granicy. I ci ludzie, to jest zawsze najlepszy motyw, kiedy ludzie za wszelką cenę starają się zachować normalność w takich odstających od normy momentach. I jest to absolutnie cudowne, też to bardzo, bardzo lubię. I rzeczywiście zgadzam się z tobą, że Week in the Box jest taką naprawdę doskonałą musicalową piosenką, która do tego wszystkiego jeszcze, to przechodzenie przez kolejne peruki, to jest przechodzenie przez kolejne jakby epoki, kolejne wcielenia kobiet w ogóle w kulturze amerykańskiej, do tego wszystkiego jest jeszcze dodatkowym, naprawdę, naprawdę fajnym wymiarem. Więc to jest taki dobry przykład musicalu, który się go świetnie słucha, więc płyta po prostu wchodzi od razu w top 5 ulubionych, a jednocześnie jak się go kończy oglądać, to człowiek zostaje z bardzo wieloma emocjami i też samo zakończenie bardzo wchodzi w ten świat właśnie, że musical może nas oderwać od rzeczywistości, od takiej prostej narracji, od narracji, w której wszystko następuje logicznie po sobie i przenieść nas do takiego bardzo umownego świata. I mam wrażenie, że sama końcówka idzie bardzo taką stronę, okej, dobra, już daliśmy wam to wszystko, co było potrzebne, żeby ta narracja filmowa miała sens, a teraz wróćmy bardziej do teatralnej narracji, bo w niej się rozgrywa jakby najwięcej niedopowiedzeń. Moim zdaniem to jest świetne i moim zdaniem ten film zostawia bardzo dużo emocji i takich rzeczy do przemyślenia po tym, jak się pojawia ostatnia scena. Jak mówiłaś o tym, że ten film udowadnia na różne sposoby, znowu,
że musical jest dużo szerszym gatunkiem i daje dużo więcej możliwości niż zwykliśmy o nim myśleć. To też jest musical bardzo niskobudżetowy. To znaczy zarówno Rocky Horror, o którym za chwilę, jak i Cel do Szczęścia miały podobny budżet. To znaczy na Wikipedii znajdziecie informację, że Rocky Horror to jest 1,4 miliona. Hedwiga to jest 6 milionów. Natomiast jeśli uwzględnić inflację, to Rocky Horror to jest 5 milionów. Więc rzeczywiście to są niskobudżetowe musicale. I zresztą tutaj kostiumografka też opowiadała na przykład, jak ta ostatnia scena, Hedwig's Lament, jedna z ostatnich scen, kiedy bohaterka rozrywa właśnie te swój kostium i pokazuje się nie prawie że nago, no to mówi, kurczę, musiałam zrobić kostium z czegoś, co jest tanie, dlatego że wiedziałam, że będę musiała zrobić tego kilka i nie stać mnie było na to, żeby wydać dużo na materiał, więc zrobiłam to z reklamówek taśmy klejącej do czepianych cekinów. Powiedziałaś o tym, że Hedwiga ma w sobie pamięć poprzez te peruki wielu różnych osób. To też pokazuje, jakie to jest fascynujące takie imaginarium wizualne, muzyczne, filmowe, które się wchodzi w ten film bardzo miękko, jednocześnie nie jest takim chamskim nawiązaniem, bo w Hedwidze możemy zobaczyć Dolly Parton, Pamela Anderson, Farrah Fawcett, to jest takim w ogóle ciekawym połączeniem, bo tu kostiumografka miała pracować na planie Aniołków Charlie'ego, Farrah Fawcett była aniołkiem Charlie'ego. Tutaj się pojawiają też oczywiście Iggy Pop, Ethel Eichelberger, taka 80'sowa drag queen, David Bowie oczywiście. Dużo bardzo takich, wiecie, takich rzeczy, które my rozpoznajemy w mgnieniu oka i jednocześnie wiemy, że to nie jest po to, żebyśmy je tylko rozpoznali. Ich muzyka i ich wpływ był bardzo duży na tożsamość głównej bohaterki, stąd właśnie całe to imaginarium, stąd te kiczowate i tanie ubrania, to jest też bardzo charakterystyczne, stąd ten production design, który jest taki z jednej strony bardzo bogaty, ale właśnie bogaty jak ze sklepu, wiecie, wszystko za 4 złote. To jest bardzo unikalne, bo jak myślimy o musicalu, to myślimy o bogactwie i to takim bogactwie właśnie luksusowym, nie o nagromadzeniu rzeczy tylko, ale o tym, żeby to był przepych i to był realny przepych, żeby to wszystko mnóstwo kosztowało. Tutaj jest pełno wszystkiego, jednocześnie wiemy, że właśnie ktoś poszedł do sklepu, kupił najtańszą perukę z możliwych. To, co chodziło Johnowi Cameronowi Mitchellowi, żeby to była najtańsza peruka, żeby było widać, że to wszystko jest tanie, bo tak naprawdę wszystkimi środkami możesz osiągnąć swoją tożsamość, nie musisz wydawać mnóstwo pieniędzy. To, co mówisz o tych nazwiskach, które się pojawiają, to też uświadamia w dużym stopniu, że muzyka jest taką przestrzenią, w której właśnie ta transgresywność, to takie odchodzenie od normy i tutaj, ilekroć ja mówię norma, wyobrażajcie sobie wielki cudzysłów, jest dużo bardziej dopuszczalne. To jest ta przestrzeń, w której mógł być Iggy Pop i mógł być David Bowie. Znaleźli tam sobie miejsce i mogli być szeroko rozpoznawani, a jednocześnie nie pasować do żadnych kategorii, które świat przygotował dla ludzi. I to też mi się wydaje bardzo ważne, że musical przez to, że odwołuje się do muzyki, do ekspresji poprzez muzykę, gdzie jest na to miejsce, też ma dla siebie to miejsce. I w związku z tym nagle się okazuje, że kurczę, to pasuje, to właściwie nie ma żadnego, mówimy o transgresji, a to nie jest aż takie przekroczenie, tak? Skoro już i tak oglądamy musical. Więc mam po prostu takie głębokie poczucie, że to też należy zaznaczyć, że jakby na tym gruncie jest łatwiej opowiedzieć taką historię. Ja tu mam piękny segue do naszego drugiego filmu, a mianowicie właśnie kostiumografka, która tak pięknie przygotowała te wszystkie kostiumy i jakby w zgodzie z tym pewnym punkrockowym duchem i z tą całym nagromadzeniem potencjalności muzycznej, jaką daje właśnie emocjonalnie ten świat, bardzo inspirowała się nie tylko Fellinim, którego oglądała za dzieciaka, bo rodzice ją brali do kina, żeby zaoszczędzić na opiekunce. Najważniejszym doświadczeniem dla tej kostiumografki, Ariane Phillips, doświadczeniem, które pozwoliło odkryć jej tożsamość i przez to pozwoliło też stworzyć Hedwigę, było Rocky Horror Picture Show. Wydaje mi się, że w ogóle jeśli mówimy o tożsamości Rocky Horror Picture Show, to myślę, że są całe pokolenia ludzi, którzy przeżyli pewne otwarcie się na swoją seksualność i na jakąkolwiek seksualność dzięki Rocky Horror Picture Show. Podobno księżna Diana twierdziła, że The Rocky Horror Picture Show dopełniło jej edukacji seksualnej i nie tylko jej, zdecydowanie. I jest to absolutnie niesamowita rzecz. To znaczy, wszyscy wiedzą, że The Rocky Horror Picture Show jest filmem kultowym i to nikogo jakby nie dziwi, ale oglądany dzisiaj... Ja oglądałam, no, robiłam sobie powtórkę i oczy robiły mi się coraz szersze. Jest to film z 1975 roku i pod względem pewnej swobody właśnie w tej transgresywności, w tym takim odnoszeniu się, łamaniu tych barier jest o tyle do przodu, że dzisiaj kino ma z tym problem i dzisiaj to nie do końca wychodzi, a tam to wchodzi idealnie, jakby nikt tutaj nie zadaje pytań, człowiek nagle dostaje taki jakiegoś nagłego napadu tęsknoty za niezależnym kinem lat 70., które pod pewnymi względami było bardzo do przodu, bardziej niż byśmy myśleli. To co, ja znowu streszczam fabułę, no dla tych 5 osób na sali, które z jakiegoś dziwnego powodu nie oglądały jeszcze The Rocky Horror Picture Show, a słuchają tego podcastu, bo to jest jakby ważne, krótkie streszczenie fabuły, film zaczyna się ślubem, na którym gośćmi są Brad i Janet i po tym ślubie Brad nabiera pewności siebie i prosi Janet
ponad o rękę, zostaje przyjęty i oboje ruszają samochodem w siną dal, ale ponieważ jest burza, jest ciemna noc, to kiedy okazuje się, że dotarli do końca drogi, bo jakiś zły skręt po drodze, a nie mają zapasowej opony, no to są zmuszeni do szukania schronienia w zamku, który mieli po drodze. No i od chwili, kiedy otwierają się drzwi tego zamku, rzeczy zaczynają dziać się coraz dziwniej. Okazuje się, że mieszkańcy tego zamku, no nie są typowi, tak powiedzmy. I dosyć szybko okazuje się, że znajdują się w domu i tutaj dosyć trudno powiedzieć, czyim dokładnie, jakby kim dokładnie są mieszkańcy, ale dochodzi tam właściwie dalsza część akcji, bardzo przypomina Frankensteina po prostu. Łącznie z tym, że są tam dosłowne cytaty z Frankensteina. Otóż jest szalony doktor, który powołuje do życia idealnego mężczyznę dla własnych potrzeb, a jednocześnie bohaterowie, którzy zostają zmuszeni do spędzenia nocy w tym domostwie, przeżywają pewne seksualne doświadczenia, które otwierają ich na jeszcze nowsze doświadczenia, a całość kończy się, kiedy okazuje się, że pewne elementy nadnaturalne miały tam miejsce. I całość jest dosyć szalona. Przy streszczeniu może zdecydowanie tracić na jakości, ale jednocześnie jest to absolutnie cudowny film, który... I tutaj kolejna nitka, która nas łączy z Hedwig and the Angry Inch, który nie osiągnął początkowo wielkiego sukcesu. I też potrzeba było czasu oraz takiego word of mouth, czyli takiego marketingu szeptanego, rzeklibyśmy dzisiaj, żeby okazało się, że wieczorne czy też północne pokazy tego filmu stały się powoli najpierw popularne, a potem kultowe, a potem tak bardzo kultowe, że stały się wręcz osobnym wydarzeniem kulturalnym. Zresztą ty mi mówiłaś, że chyba byłaś na takim pokazie. Słuchajcie, to jest historia mojego życia. Jeszcze przed pandemią, kiedy sobie siedziałam w Stanach w Cleveland, Ohio, a tak właściwie w Cleveland Heights, Ohio, czyli jednym z przedmieść Cleveland, to okazało się, że w Cedar Lea Theatre, które było bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, jest od 25 lat, czy bodaj od 30 lat, co miesiąc wyświetlany w pierwszą sobotę miesiąca Rocky Horror Picture Show. No i ja pomyślałam sobie, że tak, to musi być coś wspaniałego. Ja wiem, że takie seanse były w Polsce, były na Festiwalu Filmów Kultowych, były na Nowych Horyzontach, ale wiem, że też jakby my jako Polacy zupełnie inaczej reagujemy na kino, będąc w kinie, będąc na sali. I wiedziałam, że to będzie doświadczenie jakby wyjątkowe. Natomiast to, że to będzie takie doświadczenie, to ja bym się tego w życiu nie spodziewała. Bo oprócz tego, to było odtworzenie rzeczywiście Midnight Movies, to było rzeczywiście odtworzenie tego kultowego odbioru. I nie miało się wrażenia, że to jest jakaś taka piąta woda po kisielu, że to jest już odtwarzane przez tyle lat i ludzie mają dość. Tu siedziałam w tej sali i zaczęło się od takiego wstępu, w którym, nie wychyliłam się, nie miałam odwagi, ale w ramach tego wstępu prowadzący całe to show zaprosił dziewice na scenę, dziewice, które po raz pierwszy oglądały Rocky Horror Picture Show w kinie i poprosił o udawanie orgazmów. I rzeczywiście była nagroda za najlepszy orgazm udawany. Nagrodą było też odprowadzenie do fotela przez jednego z najwspanialej ubranych doktorów Frankfurterów na sali. I rzeczywiście potem wszystkie te rytuały, te scenariusze, które możecie normalnie pobrać w internecie, do tego jak się zachowywać. Wszystko to było wdrażane. Sypanie ryżem, schronienie się przed deszczem, którego w kinie nie ma, gazetą, rzucanie sucharami. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi z bardzo konkretnymi elementami tego uczestnictwa w tym seansie, to możecie sobie to wszystko wygooglować. I oczywiście nawet mój narzeczony, który nie jest fanem tańca, wstał do Time Warp i tańczyliśmy wszyscy. To było takie wrażenie, że ja naprawdę jestem w miejscu, w którym oglądamy film i przeżywamy ten film, bo chcemy to zrobić, a nie dlatego, że taką mamy wizję jakby kultowego seansu w głowie, że fajnie by było być. Nie, po prostu ze szczerej radości nie obserwujemy tego, co się wokół nas dzieje, tylko uczestniczymy. Tak samo jak aktorzy amatorskich teatrów, którzy tam odgrywali oczywiście na żywo pod ekranem całe Rocky Horror Picture Show, bo to coś niesamowitego, wróciłam w ogóle zachwycona i taka, że kino jeszcze istnieje, dopóki są tacy ludzie, dopóki w za małych, złotych portkach siada obok mnie nieumyty gość. Śmierdzi, ale jest rockim horrorem i coś wspaniałego, jakby są ci ludzie, to było zimno, jakby on tam, ja niech to się działo, że on w tych złotych portkach wytrzymał, było zimno, było 10 stopni, był marzec i to się udało. No ja bardzo bym chciała być na takim pokazie, zresztą bardzo chciałabym być na takim pokazie w Stanach, bo wydaje mi się, że w Polsce tego się, chyba tego poziomu entuzjazmu i tego poziomu zaangażowania nie da się odtworzyć. Ja przyznam szczerze, że ja obejrzałam wczoraj Rocky Horror Picture Show, starając się jakby oddzielić ten film od jego kultowego odbioru, co jest w ogóle praktycznie niemożliwe, i wyłapywać różne absolutnie
cudowne rzeczy, które w nim są. I wyłapałam ich dosyć sporo, już pomijając fakt, że jest to po prostu doskonale zagrane przez Tima Curry'ego. Ja uważam, że istnieje taka orientacja seksualna jak Tim Curry w Rocky Horror Picture Show. I że po prostu to jest osobna, powinno być, jak się wypełnia w jakichś badaniach, to powinna być możliwość zaznaczenia tego. Ale zwróciłam uwagę, że to jest ponownie dokładnie to samo. Że bardzo często powstają właśnie takie przekraczające jakieś granice filmy, które, nie właśnie nie jakieś przekraczające granice filmy, ale filmy, które podchodzą nienormatywnie do seksualności, które starają się coś bardzo głębokiego powiedzieć. A ten film jest czystą zabawą, chaosem, radością. Nie ma tam żadnego elementu oceny tak naprawdę. Jest jedyny element oceny, jaki się pojawia. Nie dotyczy w ogóle seksualności, ale emocjonalności, prawda? Bo no, tam się pojawia jednak ten taki dosyć na drugim planie, ale element, że głównego bohatera, doktora, czekało to, co go czekało, ponieważ no, nie był w stanie połączyć swojej pragnienia zabawy i radości z jakimiś głębszymi uczuciami. Natomiast to jest radość, to jest szczęście. Od absurdalnych pomysłów, przez piosenki, przez ten miszmasz kulturowy, zresztą dosyć mocno zakorzeniony w różnych zjawiska, które mam wrażenie nie zawsze do dzisiaj jesteśmy w stanie bardzo czytelnie odczytać, to ponownie, to jest coś, co wydaje mi się wychodzi dzięki musicalowi, który mówi zróbmy taki miks, taki koktajl i nie dodajwajmy do tego bardzo wyraźnej i grzecznej puenty, żeby wszyscy się nauczyli, że musimy się wzajemnie kochać. Jednocześnie te przekroczenia, te transgresje, to jest coś, co jest zawarte właściwie niemal wyłącznie w warstwie musicalowej. To jest kolejny dowód na to, że scenariusz możemy czasem wyrzucić do kosza, bo mimo tego, że oczywiście Kasiu dokonałaś cudu streszczając ten musical i jego fabułę. Dziękuję. Proszę bardzo. Klaski, oklaski. To jest tak, że ten film tak naprawdę trochę kuleje w drugiej swojej części. On się trochę pstrykuje z wszystkich najlepszych numerów. Poza finałowym, o czym zaraz powiem, bo musi się pojawić obowiązkowy element naszego podcastu. Natomiast, wiecie, jest scenariusz, który jest tak naprawdę szczątkowy, w którym logika jakakolwiek nie ma sensu, podobnie jak nie miała sensu w wielu filmach science fiction i horrorach lat 30., 40. i 50., skąd czerpał pomysłodawca jakby całości, czyli Richard O'Brien, autor muzyki i słów do piosenek. Naprawdę, można zostawić to na boku i cieszyć się po prostu absolutnie kampowym, rozrywkowym doświadczeniem, które jednocześnie nie jest taką rozrywką, wiecie, jak nam zapewnia Marvel. To nie chodzi o to, że ty chcesz się odprężyć. To nie jest ten poziom rozrywki. To jest taki poziom rozrywki, w której odkrywasz nowe rzeczy, w której odkrywasz, że cieszy cię, że możesz skoczyć w lewo, skoczyć w prawo i pomachać bioderkami we wszystkie strony, bo ktoś wprowadził bardzo prosty element interaktywności. To mi się podoba właśnie w konkretnych realizacjach musicalu, które potrafią powiedzieć sobie: zostawiamy ten scenariusz i po prostu robimy sobie fajną imprezę w zamku. To ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo to jest trochę takie poczucie, że się weszło na imprezę w zamku. Bo dla mnie to jest absolutnie cudowne, to, że ten musical się w żadnym momencie nie próbuje tłumaczyć. On ci nie próbuje wytłumaczyć, dlaczego nagle w jednej piosence pojawia się nawiązanie do reklam sprzętu dla kulturystów z lat 40. Nie próbuje ci jakoś głęboko wytłumaczyć, dlaczego nagle na motocyklu wjeżdża Meatloaf i śpiewa piosenkę o rock'n'rollu, ale jednocześnie, jak to oglądasz, to masz takie: tak, Meatloaf wjechał na motocyklu i śpiewa piosenkę rock'n'rollu. Dokładnie tego mi brakowało w tej scenie, która wygląda jak dziwna transwestacja Frankensteina. Mam wrażenie, że właśnie, że przez to, że ten musical nie tylko się nie tłumaczy, ale też on trochę mruga do widza, ale nie robi tego nadmiernie. To znaczy, wprowadza tą ramę, prawda, że mamy tutaj osobę, która nam tłumaczy, co się dzieje i wprowadza taką klamrę narracyjną, ale to nie jest coś, co robi bardzo dużo współczesnych filmów, które co chwilę przystają i mówią: ej, ale wiecie, że to nie jest na poważnie. Ej, ale wiecie, że my tylko żartujemy. Hej, hej, czwarta ściano, tutaj jesteś, my cię przełamie. Nie, i mam takie poczucie, że to jest jeden z sukcesów tego filmu, bo kiedy film się bardzo tłumaczy, to ty zaczynasz mu zadawać bardzo dużo pytań. Jak się nie tłumaczy, to po prostu za nim idziesz i wszystko jest super. Zgadzam się natomiast, że bardzo dużo pomysłów w pewnym momencie, przepraszam was bardzo, to jest straszne nawiązanie, on jest jak Don Giovanni. W Don Giovanni wszystkie najlepsze arie są w pierwszych dwóch aktach, a końcówka się tak trochę wlecze, bo wiadomo, że to się musi jakoś skończyć, a nie ma już tych najlepszych arii poza jedną ostatnią. I to miałam dokładnie tak samo. Ja wiem, że to jest takie porównanie z czapy, ale być może wybitne dzieła kultury mają podobne struktury. To też było widać zresztą na tym seansie, na którym byłam w Cleveland, że ludzie są najbardziej aktywni w tej pierwszej połowie. Tam oczywiście wykrzykują w stronę Susan Sarandon, bo jak nie wykrzykiwać w stronę młodej Susan Sarandon, która jest jakby świętsza niż największy święty. To też jest ciekawe w kontekście tego, jak powstawały kostiumy do tego filmu, bo kostiumografka nigdy wcześniej nie była w Stanach i potem dopiero jakby po premierze tego filmu była i mówi: no tak sobie wyobrażam Amerykanów, że tak właśnie się ubierają, że lubią polo, różowe spódniczki i za krótkie ubrania. I tak właśnie wygląda
wygląda Susan Sarandon w tych swoich bardzo śmiesznych, takich powiedziałabym oksfordzkich troszkę stylówkach. Wydaje mi się, że rzeczywiście cała ta energia skupia się na samym początku i ta ekscytacja się skupia na samym początku. Potem to trochę osiada, no ale właśnie, ale wraca w momencie, w którym ożywia na powrót bohaterów dr Frankenfurter, których wcześniej zamienił w takie figury woskowe, ubiera ich w przebrania kabaretowe i na tle RKO, która jest oczywiście wytwórnią, w ramach której tańczył Fred Astaire, wyśpiewują numer kabaretowy. Wyśpiewują numer kabaretowy i wtedy rzeczywiście ten cały finał jest taki, no taki bombastyczny. Sam finał tak, ale 20 minut mam wrażenie, że można by było tak troszkę przewinąć jeszcze do tego najlepszego momentu, jeszcze kiedy Rocky Horror bierze doktora Frankenfurtera jak King Kong po prostu na wieżę radiową. Dużo fajnych rzeczy się tam po kolei dzieje, ten enigmatyczny koniec, co się działo z Janet, co się działo z Bradem. To jeszcze chciałabym dodać, bo będziemy powoli kończyć, że dla mnie fascynującym przeżyciem było obejrzenie wersji telewizyjnej Rocky Horror Picture Show zrealizowanej kilka lat temu na potrzeby telewizji Fox, gdzie w głównej roli została obsadzona Laverne Cox, czyli jedna z nielicznych trans kobiet, które mają teraz taką bardziej znaną karierę filmową. I to było fascynujące, ponieważ to był Rocky Horror Picture Show w wersji na telewizję Fox. I był tak wygładzony, tak pozbawiony kampowości, tak pozbawiony takiej właśnie czystej radochy robienia rzeczy, które nie mają za bardzo sensu, że to doskonale pokazało, że tak naprawdę wydaje mi się, że poza tymi pierwszymi wystawieniami, gdzie była jeszcze częściowo ta sama obsada, na przykład Tim Curry grał, czyli scenicznymi, to nie jest do końca tak, że Rocky Horror Picture Show broni się samo z siebie. Znaczy, że te piosenki i ta historia w dowolnej obsadzie, w dowolnym, że się tak wyrażę, wyglądzie będą grały. Nie, tutaj moim zdaniem coś się wydarzyło, się zadziało kulturowo, że ci aktorzy w tych rolach, w tym momencie w historii kina, przy takim niezbyt wysokim budżecie, więc tam bardzo dużo rzeczy robiono na tempo, czy podobno woda w tym basenie, który się pojawia na końcu, była jakaś niesamowicie zimna i wszyscy o mało nie dostali hipotermii, a chyba Susan Sarandon dostała nawet zapalenia płuc, że to zagrało razem wszystko. I dlatego to mam takie poczucie, że kultowość tego filmu nie jest przypadkowa, a ta wersja Fox była po prostu tak niesamowita, tak grzeczna i tak pozbawiona tego elementu transgresji, że aż byłam w szoku. Wiesz co, w ogóle jak tak mówisz o tym kultowym odbiorze i o tym, jak to się stało w ogóle w tych latach 70., że to tak wyszło, to też nie jest w 100% tak, że to zagrało od razu, bo tak jak powiedziałaś, oczywiście ten film nie był sukcesem, ale to też nie było tak, że nawet wprowadzony na te seanse Midnight Movies stał się sukcesem od razu, bo tutaj Jonathan Rosenbaum i Jay Hoberman, którzy napisali książkę o Midnight Movies, napisali, że zajęło 5 miesięcy wprowadzanie powoli tego rytuału odpowiadania postaciom, że kilka osób jakby dostrzegło pewien potencjał. Podobnie było zresztą z The Room, to jest chyba jedyny współczesny film, który ma podobny odbiór jak Rocky Horror Picture Show. To znaczy, że ten kultowy odbiór narastał, że to nie było tak, że nagle się znalazła jakaś grupka znajomych, którzy w ten jeden konkretny seans załapali, że to jest super. Tylko rzeczywiście to powoli, powoli sobie gdzieś tam rosło, że w 75 była premiera, potem gdzieś tam próbowano jeszcze to po koledżach puścić, notabene w double feature, czyli nomen omen, jeśli chodzi o otwierający utwór Rocky Horror. Próbowano to puścić w double feature z filmem Briana De Palmy Upiór z raju i to też nie pykło. I dopiero w 78 roku, w drugiej połowie, było 230 kin, które regularnie wyświetlały o północy seans Rocky Horror Picture Show. Nie, 50 kin w 78 i 230 kin w 79. Czyli to było widać, że to tak z miesiąca na miesiąc sobie narastało. I dzisiaj mamy taką wizję, że to kino kultu to był konkretny rok, konkretny seans, albo być może przynajmniej dosyć szybko narastający fenomen. Zresztą ta historia Rockiego Horrora jest tak popularna, że narosło wokół niej bardzo wiele mitów. I ta książka Rosenbauma i Hobermana trochę o tym mówi. My mamy w Polsce, jeśli chcecie poczytać w ogóle o tym fenomenie, taką książkę kinokultu, bardzo króciutką i ona opowiada też o wielu innych seansach, czyli Głowie do wycierania i Różowych flaminkach, które wespół jakby stworzyły te taki quirky nastrój, w ramach którego wyświetlano te filmy. No i myślę, że to też jest ważne, żeby to powiedzieć. No jak wiele rzeczy w kulturze popularnej, że z czasem się wydaje, że to się wydarzyło szybko, a tymczasem potrzebowało czasu. Dzisiaj chyba jest bardzo trudno obejrzeć Rocky Horror Picture Show bez tej świadomości właśnie tego kultowego odbioru. Ale im bardziej się człowiek stara, tym bardziej uświadamia sobie, dlaczego akurat ten film, bo to przecież bardzo dużo filmów w latach 70. mogło się załapać na taką kultowość, dlaczego akurat temu filmowi się udało. Na koniec będę cię jeszcze pytać, jaki jest twój ulubiony utwór, bo wolno zapytać, to pytam. Ja uwielbiam Touch Me. Uwielbiam, że jest absolutnie taki filuterny i w taki grzeczny sposób niewinny. I uważam w ogóle, że Susan Sarandon jest genialna w tej roli, bo już jakby takiej roli Susan Sarandon nigdy nie zagrała. Może dlatego, że bardzo szybko stała się tak zwaną aktorką średniego wieku i zaczęła grać mamy, ciotki. Tutaj jest po prostu dziewczynką.
taką jeszcze i jako taka dziewczynka tym bardzo piskliwym głosem prosi, żeby być dotykana przez doktora Frankenfurtera i potem jeszcze przez Rockiego. Ja uważam, że to jest coś wspaniałego, a twój? Dokładnie ten sam. Jakby dobrze, że robimy razem podcast. Mam podobny gust, wiesz co, Patrycja? Tak, ja też go bardzo uwielbiam. Być może dlatego, że jest mało takich utworów musicalowych dla kobiet, które są nie wzbranianiem się przed czymś, a zapraszaniem do czegoś. I bardzo właśnie to lubię, że to jest odwrócenie pewnego motywu. To znaczy, bardzo często bohaterki śpiewają nie chcę tego, odejść, nie możemy, a rzadko śpiewają dotykaj mnie i w ogóle rób ze mną co chcesz. To jest coś, czego ja chcę, spróbowałam raz i chcę więcej. I bardzo, bardzo to lubię i uważam, że to jest właśnie bardzo fajne odwrócenie pewnych tropów. Dobrze, słuchajcie. Godzinę już rozmawiamy, a ktoś to będzie musiał zmontować. W związku z tym już powoli dochodzimy do naszej sekcji w następnym odcinku. A w następnym odcinku, słuchajcie, będziemy, nie wiem czy będzie jeden czy dwa filmy, bo to jeszcze się zgadamy z Patrycją, ale to już będzie po premierze świątecznego filmu z Dolly Parton. Jup, jup, jup. A jest taki obowiązek, nie wiem czy w ogóle wiecie, że jest taki obowiązek, że jak jest muzyczny film z Dolly Parton, to trzeba go obejrzeć. To taki jest obowiązek. Powaga nastała, ale ja się zgadzam absolutnie. Nie ma w ogóle innej opcji. W związku z tym być może go zestawimy z jakimś innym świątecznym musicalem. Myślę, że to nie byłby taki zły pomysł. A może będziemy tylko omawiać ten jeden film. W każdym razie zapraszamy Was bardzo. Zapraszamy Was także do słuchania tego podcastu oczywiście w pończochach, takich fishnets, bo to jest najlepszy sposób, żeby słuchać naszego podcastu o Rocky Horror Picture Show i pomalowania sobie ust na czerwono. To powinniśmy powiedzieć na początku tak naprawdę. Ewentualnie możecie założyć jeszcze perukę. To już w ogóle wszystko będzie. Oczywiście piszcie nam w komentarzach, co najbardziej kochacie w obu tych filmach, bo oba są kultowe, więc na pewno darzycie je takim uczuciem głębokim. O Waszych innych może ulubionych musicalach, które przekroczyły jakąś granicę i pokazały jakieś nowe horyzonty na długo przed tym, jak zrobiła to cała reszta kina. Możecie nas oczywiście obserwować na Spotify, możecie nas lubić na YouTubie, możecie obserwować naszą stronę na Facebooku, w tym piosenka, możecie obserwować naszą stronę w tym piosenka.pl. A, już wiem, co jeszcze możecie zrobić. Otóż przypominamy Wam po raz kolejny, że założyłyśmy dwie playlisty, jedna jest na YouTubie, druga jest na Spotify. Obie playlisty zawierają piosenki, które omawiamy w każdym odcinku. W związku z tym, jeśli na przykład macie taką chęć, żeby przerywać na przykład słuchanie odcinka, kiedy mówimy o jakiejś piosence, albo wysłuchać tych piosenek zaraz po tym, jak skończymy, to macie ułatwioną sprawę i to wszystko jest zawsze linkowane. Więc to chyba tyle w tym tygodniu. Tyle. Tyle. Dobrze. To w takim razie do usłyszenia przy następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa.